Dzień dobry. Mamy 30 marca 2020 roku. Wojna trwa. Wojna ze świństwem, który nazywa się COVID-19. A ja postanowiłem nie siedzieć biernie, tylko walczyć. Dlatego zbudowałem działo do masowego zabijania tego świństwa w swoim najbliższym otoczeniu. To działo widzimy tutaj na tym filmie. Zasada działania jest prosta. Działo używa tego, czego nie lubi COVID-19. A COVID-19 nie lubi promieniowania ultrafioletowego, nie lubi silnych utleniaczy. Dlatego zastanawiając się, w jaki sposób mogę zbudować coś, co będzie masowo zabijało COVID-a, zdecydowałem się na zbudowanie urządzenia, z którego zasadniczą częścią jest widoczny tutaj promiennik ultrafioletu dużej mocy. No i w tym pudełku jest układ zasilania tego. Oprócz oczywiście generowania promieniowania ultrafioletowego o bardzo dużej mocy, ten promiennik, ponieważ jego temperatura pracy jest bardzo wysoka, powoduje generowanie ozonu, którego COVID raczej nie lubi. No i teraz pokażę kilka szczegółów. Tutaj widzimy ten promiennik. A ten promiennik to jest nic innego jak jarznik typowej, standardowej, tak zwanej jarzeniówki. Różnie to różni ludzie nazywają. Na ogół bardzo nieprawidłowo, co doprowadza mnie do szału. Natomiast to jest jarznik takiej lampy, która się nazywa lampa rtęciowa, wyładowcza, wysokoprężna. No i to jest ten element, który tutaj widzimy, to jest element, który jest wewnątrz bańki lampy. Ta lampa to jest lampa o mocy 250 W. I jak widać, usunąłem tutaj zewnętrzną bańkę. To trzeba robić bardzo delikatnie, nie można tego tak bezpośrednio stłuc, ponieważ można bardzo łatwo ten jarznik uszkodzić. Ja najpierw w pierwszej kolejności naciąłem bańkę dremelką, tak żeby wyrównać ciśnienie, ponieważ w tej bańce zewnętrznej jest podciśnienie. No a następnie owinąłem tą bańkę zewnętrzną taśmą MacGyvera, zgniotłem w imadle, no i obrałem. I tutaj widzimy ten jarznik. Ja przy okazji powiem, jak taka lampa działa, bo to niewiele, no niewiele, no ale większość ludzi nie wie, jak taka lampa działa. Taka lampa działa bardzo prosto. Tutaj mamy bańkę ze szkła kwarcowego, która ma dwie elektrody główne. Tutaj jest jedna elektroda główna, tutaj jest druga elektroda główna oraz elektrody pomocnicze. Jedna elektroda pomocnicza i druga elektroda pomocnicza. Te elektrody pomocnicze są zasilane przez takie rezystory o wartości, tutaj jeden ma 14 kOhm, drugi ma 12 kOhm. Ta bańka, w tej bańce są dwie substancje. Po pierwsze jest gaz pomocniczy, to jest z reguły argon, oraz jest, czy będzie widać, ja tu ustawię ostrość, nie będzie widać, jest rtęć w postaci tutaj widać taką kuleczkę rtęci. I teraz jak to działa? Po podłączeniu zasilania, oczywiście ta lampa musi być podłączona przez dławik o parametrach dobranych do mocy tej lampy. Więc ta lampa jest zasilana z sieci przez dławik i po załączeniu zasilania następuje tutaj wyładowanie między tą elektrodą pomocniczą właśnie w tym gazie
I to powoduje to początkowe wyładowanie, powoduje odparowanie rtęci i zajarzenie wyładowania głównego między elektrodami. Dlatego widać, jak jeżeli takie lampy są załączone gdzieś tam w oprawach, tak, to po załączeniu one najpierw świecą tak powiedzmy na pomarańczowo słabo, no a dopiero później zaczynają świecić światłem pełnym. No i pełny strumień świetlny osiągają po czasie około 5 minut. Dla tych, tak podaje producent w karcie katalogowej, dla tych właśnie lamp wyładowczych rtęciowych wysokoprężnych LRF 250 W, to ten czas zajarzenia, czas osiągnięcia pełnych parametrów i stabilizacji strumienia świetlnego następuje po około 5 minutach. No i w normalnej lampie, tak, tutaj ten łuk, jak się zajarza, to on ma oczywiście bardzo wysoką temperaturę. On powoduje emisję bardzo dużych ilości promieniowania ultrafioletowego, które pobudza luminofor, którym jest pokryta bańka zewnętrzna, no i to powoduje świecenie. Ja tutaj, tak jak powiedziałem, usunąłem bańkę zewnętrzną. Mamy sam promiennik ze szkła kwarcowego, który emituje promieniowanie ultrafioletowe o bardzo dużej mocy. No, a przez to, że temperatura tego łuku jest bardzo wysoka, to powoduje syntezę ozonu, który jest gazem bardzo, bardzo trującym. I oczywiście tutaj no, taka informacja, nie róbcie tego sami w domu. Znaczy, jeżeli nie wiesz o co chodzi, to nie rób tego w domu, ponieważ to jest bardzo duże zagrożenie, no przede wszystkim dla wzroku, tak? Patrzenie w to bezpośrednio, no to powoduje po pierwsze uszkodzenie wzroku, no a po drugie silne oparzenia. I to nie oparzenia termiczne, tylko oparzenie właśnie od tego strumienia, wysokiej gęstości strumienia mocy w zakresie ultrafioletu. Także to jest bardzo niebezpieczne dla ludzi, dla zwierząt i dla roślin. No i tyle. No i takie coś zbudowałem do sterylizacji pomieszczeń w swoim domu. Oczywiście taka sterylizacja może się odbywać wyłącznie w pustym pomieszczeniu, w którym nie ma ludzi, nie ma zwierząt, nie ma roślin. Tak, i należy to załączyć zdalnie. Załączyć zdalnie, tak, następnie wyłączyć i dopiero wtedy można wejść do pomieszczenia. Pomieszczenie należy dokładnie przewietrzyć, ponieważ tworzy się ozon, a ozon jest gazem bardzo, bardzo szkodliwym, zabójczym. Dlatego też do dezynfekcji, do sterylizacji używa się ozonu. Więc tak jak mówię, w tym to moje działo zabija wszystko. Zabija wirusy, zabija bakterie, zabija roztocza, zabija grzyby, także wszystko, co żyje. Dlatego jeszcze raz powtarzam, gdyby ktoś się zdecydował, żeby coś takiego zbudować, to naprawdę trzeba z tym uważać. No, nie ma żartów. Nie ma żartów. Jest to zabójcze dla ludzi, dla zwierząt, dla roślin. I tak jak widać, ja za chwilę pokażę, jak to wygląda w środku. Ja zbudowałem tutaj taki układ uniwersalny. To jest w zasadzie uniwersalny układ do lamp wyładowczych. Za chwilkę pokażę, jak to jest zrobione w środku. I z tego układu można zasilać takie właśnie lampy wysokoprężne rtęciowe, lampy sodowe oraz lampy metahalogenowe. Tak, no i tutaj jest przełącznik w tej pozycji. Tutaj ta lampa jest zasilana tylko z szeregowego dławika, natomiast w tej pozycji dodatkowo tam jest jeszcze układ zapłonowy, tak, który podaje przy starcie impulsy o amplitudzie rzędu tam 3,5 do 4,5 kV, które są potrzebne do zapłonu lamp wysokoprężnych sodowych oraz metahalogenowych. No i cały układ tutaj też, jak widać, o, tutaj jest stosowna informacja i stosowne ostrzeżenie. Yy,
jak wspomniałem, to jest wszystko, użyłem do obudowy ze starego zasilacza peceta. No tu jest ta obudowa, tutaj oprawa E40, tak, ponieważ te lampy mają gwint E40. No tutaj jest zasilanie, wyłącznik, tutaj w środku jest to gniazdo zasilające, jest zintegrowane z filtrem przeciwzakłóceniowym. To jest dosyć istotne, ponieważ te lampy no, z zasady działania bardzo, bardzo się jego zakłóceniami. Dobra, teraz pokażę, rozkręcę to szybko i pokażę, w jaki sposób to jest w środku zbudowane. Taka dosyć fajna kompaktowa konstrukcja wyszła. Tak, tutaj jest w środku, jest dławik, jest układ zapłonowy, no i kondensatory do poprawy współczynnika mocy cosinus phi, ponieważ tutaj charakter obciążenia tego jest bardzo mocno indukcyjny, ponieważ rezystancja łuku jest bardzo niska, tak, a reaktancja indukcyjna tego dławika jest wysoka, w związku z czym, żeby osiągnąć taki w miarę przyzwoity współczynnik mocy cosinus phi rzędu tam 0,8-0,9, to są potrzebne kondensatory do poprawy tego współczynnika. Tak to sobie. No i tak to wygląda w środku. Tutaj, jak powiedziałem, na wejściu mamy filtr przeciwzakłóceniowy. Taki, nie wiem, czy go tutaj widać, czy nie widać. Filtr przeciwzakłóceniowy, tu jeszcze taki dodatkowy kondensator, tak. Tutaj są dwa kondensatory do poprawy, do kompensacji współczynnika mocy cosinus phi. Jeden ma pojemność 20 mikrofaradów, drugi 12 mikrofaradów. Tak, tutaj mamy, jak się przemieszczę, tutaj mamy dławik właśnie o mocy 250 W. Tak. Tutaj dalej mamy układ zapłonowy, tak, do zasilania lamp metahalogenowych i sodowych. No i to jest wszystko tutaj, złączki WAGO. To jest wszystko podłączone z łączkami WAGO. I tak wygląda całość. No więc w moim domu COVID-19 nie ma szans. Wygramy to.